czym wam się kojarzy określenie twardy? Pewnie ze skałą, siłownią i jeszcze paroma innymi skojarzeniami. Na budowie też potrzebujemy twardych i stabilnych konstrukcji, aby przetrwały długie lata. Rzadko kiedy jednak coś jest zarówno twarde, jak i elastyczne. Taka dokładnie jest masa szpachlowa Śmig C50 do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Najmocniejszy zawodnik w swojej lidze, który jednocześnie jest elastyczny jak szermierska szpada i mocny jak skała. Sucha zabudowa jest obecnie bardzo popularnym i często stosowanym rozwiązaniem. Zaś jednym z najbardziej wrażliwych miejsc są łączenia płyt. Niezależnie czy korzystasz z jednej płyty czy z podwójnego płytowania oraz czy masz do czynienia z konstrukcją pracującą czy sztywną, potrzebujesz niezawodnej spoiny, która wytrzyma długie lata. W tym miejscu pomoże ci Śmig C50. Odpowiednio użyty potrafi zrobić łączenie mocniejsze od samej płyty. Brzmi super? To do dzieła! Po odpowiednim zamontowaniu płyt gipsowo-kartonowych, niezależnie czy używamy kleju gipsowego, talerzyków czy profili stalowych, rozpoczynamy pracę z C50. W miejscach łączeń płyt ręcznie fazowanych konieczne jest użycie gruntu dla związania luźnego pyłu. Przy profilach fabrycznych gruntowanie nie jest obowiązkowe, ale jak najbardziej też możesz je wykonać. Szybka kawka czy herbatka i grunt w międzyczasie wyschnie. Otwieramy wiaderko C50 i lecimy z robotą. C50 jest zwarte i gotowe do pracy od razu po otwarciu. Jednak dla upłynnienia masy warto ją przemieszać mieszadłem koszykowym i na wolnych obrotach. Gotowa masa pozwoli ci zaoszczędzić szmat czasu w stosunku do rozrabiania i późniejszego dorabiania tradycyjnego gipsu. A jednocześnie nic ci się nie zmarnuje i nic nie wyrzucisz. Po prostu zamykasz szczelnie wiadro, idziesz na fajrant, a po powrocie możesz od razu zaczynać w miejscu, w którym skończyłeś. W ten sposób zawsze zużyjesz calutkie wiadro C50. Przemieszany C50 jest od razu gotowy do spoinowania. Więc do dzieła. Wybierz szpachelkę, jaką ci się najwygodniej nakłada. W tym wypadku rozmiar nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Wypełnij łączenie pacą, dokładnie wciskając masę włączone szczeliny. Śmig C50 nadaje się do użycia bez zastosowania taśmy wzmacniającej. Zalecamy jednak jej użycie. Spoina będzie jeszcze mocniejsza i twarda, niczym Rocky Balboa. Najlepsze efekty daje zatopienie w spoinie taśmy papierowej, ale możesz korzystać też z innych taśm, na przykład tej amerykańskiej. Przejedź jeszcze raz szpachelką dla wyrównania powierzchni i cyk, pierwsza warstwa gotowa. Nakładając drugą warstwę, przejedź szpachelką z nałożoną masą jeszcze raz, tym razem tworząc trochę szerszy pas. Wyrównaj powierzchnię łączenia z samą płytą, na ile to możliwe. I gotowe, kolejna warstwa nałożona. Pędzisz jak błyskawica. Czekamy, aż spoina wyschnie. Około 2 godziny przy warstwie 1 mm i temperaturze plus 20 stopni Celsjusza. Jeśli chcesz przyspieszyć ten proces, podkręć temperaturę i zadbaj o dobre przewietrzanie. Warto wspomnieć, że jeżeli masz swoje preferencje co do konsystencji masy szpachlowej, to C50 można trochę rozrobić z wodą. Pamiętaj tylko, żeby po dolaniu wody do śmig C50 koniecznie wzmocnić spoinę siatką albo taśmą. Nie zużyłeś całej masy? Żaden problem. Dokładnie zamknij wiadro i C50 będzie grzecznie czekać, aż dasz mu ponownie szansę się wykazać. Na tym etapie śmig C50 kończy swoje podboje przy wykańczaniu suchej zabudowy. C50 jest tak twardy, że nie podda się twojemu szlifowaniu. Dlatego do wygładzania całopowierzchniowego polecamy co innego. Powierzchnię na lustro wykończysz przy użyciu śmiga A2 lub A11. C50 jest dosłownie najmocniejszym zawodnikiem w swojej lidze. Odpowiednio zastosowany i wzmocniony tworzy łączenie mocniejsze od samej płyty. Wyjątkowa elastyczność pozwala wyginać spoinę niczym gumę. Ma to ogromne znaczenie przy pracującej konstrukcji. Dlatego C50 jest niezastąpiony na tle wszystkich sypkich produktów. Dzięki unikatowej recepturze i zastosowanym polimerom odkształca się aż do 15 mm, co daje wynik 6 razy większy niż najlepsze produkty gipsowe.
Nasza masa szpachlowa ma także inne zastosowania poza łączeniem płyt. Zdarzało ci się przypadkowo obtłuc kawałek ściany i potrzebujesz go załatać? Nie martw się, C50 także idealnie się sprawdzi do uzupełniania dziur i ubytków. I to lepiej niż zwykły gips czy gładź. Zastanawiasz się, czy to wszystko, co potrafi supermocny C50? Zdecydowanie nie. Przy wykańczaniu suchej zabudowy, jak i tynków, zapewne będziesz montować narożniki. Do zatapiania zewnętrznych narożników także używaj z powodzeniem śmiga C50. Będzie ci łatwiej, bo C50 daje możliwość korygowania w dłuższym czasie w stosunku do produktów gipsowych. Pamiętaj, najpierw nałóż masę na powierzchnię, później wklej narożnik, przejedź całość szpachelką i po wyschnięciu gotowe. Narożniki zrobione śmigiem C50 będą wyjątkowo odporne na uderzenia. Śmiało nakładaj C50 we wszystkich pomieszczeniach, łącznie z tymi narażonymi na okresową wilgoć, jak pralnie, łazienki czy kuchnie. Niech supermoc śmiga C50 będzie z Tobą przy najbliższej robocie. Koniecznie daj nam znać, co myślisz o naszym produkcie. Masz jeszcze jakieś pytania? Skontaktuj się z nami na Facebooku. Chętnie rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości.